Czy wiesz, że zaledwie 3 tygodnie, 21 dni oddzielia Cię od Twojego szczęśliwego życia? Cel? Przeżyć 21 dni bez narzekania, bez plotkowania oraz bez mordzenia. I co robimy? Znajdź sobie jakąś bransoletkę, nieważne czy ona jest droga, czy jest coś nowego, nowoczesnego, ważne, żeby coś, czego Ty nie nosisz na co dzień. Ja sobie założyłam taki sznureczek i Twoim celem będzie założyć ją na jedną rękę z taką intencją, z takim postanowieniem, że przez 21 dni nie będziesz zdejmować tej bransoletki z ręki, dopóki nie nauczysz swojego umysłu i siebie nowego stylu życia, czyli stylu życia, w którym nie narzekasz, nie marudzisz i nie plotkujesz. Zasady zaraz wytłumaczę dalej. Co to Ci daje? Za każdym razem, jak narzekasz, jak coś Ci nie odpowiada, za chwilę również wytłumaczę, co znaczy narzekania, a co znaczy niezgadzania się na coś, to dwie różne rzeczy, żeby tego nie mylić. Za każdym razem, jak narzekasz, formujesz w swojej rzeczywistości więcej powodu do narzekania. Osoba, która narzeka, ona nie jest nakierowana na to, żeby faktycznie coś zmienić w swojej rzeczywistości, tylko żeby zatruć przestrzeń naokoło siebie. Znacie na pewno w swoim otoczeniu takich osób, zazwyczaj to są osoby starsi, którzy przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest nie tak. I potem dla takiego narzekacza powodem do narzekania jest wszystko. Pogoda, polityka, rząd, inflacja, małżonek, zdrowia i tak dalej. I w kółko. I po rozmowie z taką osobą, inaczej ich można też nazwać wampirami energetycznymi, po rozmowie z taką osobą nie masz siły na nic, nic Ci się nie chce, dlatego że może byłeś na wyższym poziomie energetycznym, miałeś więcej energii, bardziej szczęśliwy i szczęśliwa byłeś, przeszedłeś do takiej osoby, porozmawialiście, wymieniliście się energiami, zawsze jest energoobmin. Zawsze, za każdym razem, jak oglądacie mój filmik, czy uczestniczycie w moich kursach, to zawsze dostaję taki feedback, ale super, ale jesteś wspaniała, ale czuję się lepiej. Dlatego że ja regularnie pracuję nad tym, żeby być na wyższym poziomie energetycznym, jakby magicznie, dziwnie to nie zabrzmiało. Prostymi słowami, po prostu staram się być szczęśliwa i tym szczęściem zarażać, czyli tym szczęściem Was inspirować i wtedy oglądając moje filmiki, czy będąc na moich kursach, regularnie dostajecie ten poziom energii. I jeżeli rozmawiacie z osobą, która tak nie pracuje nad sobą, nie pracuje nad swoją energią, nad swoim zadowoleniem, nad swoim szczęściem, a zwraca uwagę na te negatywne rzeczy, skupia się na marodzeniu, narzekaniu i plotkowaniu, za chwilę tego przyjdziemy, ona jest na zupełnie innym poziomie energetycznym, ma niższą energię, Wy przechodzicie do niej z wyższą energią, tak jak już powiedziałam, idzie obmin energiami i osoba po rozmowie z Wami czuje się troszeczkę lepiej, a Wy zdecydowanie gorzej. I jak już mówiłam, że trzeba zauważyć, jaka jest różnica między narzekaniem, a między niezgadzaniem się, kiedy coś Ci nie pasuje. Jeżeli na przykład jesteś niezadowolony ze swojej pracy, to zamiast tego, żeby pójść do szefa i powiedzieć, okej, bardzo mało osób tak zrobi, dlatego że to są Wasze przez lata formowane blokady, negatywne przekonania, że przecież pracy trzeba się trzymać, że Cię zwolnią, nic nie znajdziesz, że na nic nie zasługujesz, że w ogóle nie możesz coś takiego zrobić, pójść do szefa, po prostu porozmawiać. Słuchaj, niewygodnie mi się pracuje. Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Może się okaże, że no wiesz co, musisz to i to poprawić i zacznie Ci dawać wtedy więcej obowiązków, wyższych obowiązków, wyższe płatnych, rozwijających, będzie się czuła lepiej. Ale osoba zamiast tego, żeby zrobić coś z przedmiotem, z którego jest niezadowolona, idzie do swojego małżonka, do swoich przyjaciół i narzeka na tą pracę. Kiedy jesteś w restauracji i kelner przyniósł Ci, załóżmy, za zimne jedzenie, za nie tak często się zdarza, zamawiamy pizzę, pizza jest za zimna, no okej, już po jabłkach, bo kurier odjechał, ale jeżeli jesteś w restauracji, załóżmy, kelner przyniósł Ci troszeczkę za zimne jedzenie, to zawołać go i powiedzieć, przepraszam, czy mógłby Pan mi to podgrzać? To nie jest narzekania, to nie jest marudzenie, tylko to jest po prostu niezgadzanie się na tą swoją rzeczywistość. Okej, nie pasuje mi to, chcę to zmienić. Nie chcę, żeby tak było. Narzekaniem by było, ale mi nie smakowało, ale było słabo. Tyle pieniędzy zapłaciliśmy, więcej z tej restauracji nie pójdziemy. To jest narzekanie. I co wtedy robisz? Postanawiasz, że okej, zakładam tutaj tą bransoletkę, która będzie takim symbolem, będzie taką mapą do tej mojej nowej rzeczywistości. Kiedyś usłyszałam takie piękne zdanie, że to, co wchodzi do Twojej buzi, jest jedzeniem i formuje Twój wygląd, Twoje ciało, Twoją sylwetkę.
Ale to, co wychodzi z Twojej buzi, to są słowa, które formują Twoją rzeczywistość. I teraz będziemy skupiać uwagę na tych słowach, nie na myślach, na tych słowach, które wychodzą z naszych ust, żeby one formowały inną rzeczywistość. Już udowodniono, wiecie też o tym, nie będę wracać do tego, że 21 dni to jest taki minimum, ale u niektórych już zaczynają się dziać ogromne zmiany, kiedy mózg przyzwyczaja się do innej reakcji, do innego zachowania. Jeżeli ja przez 21 dni odwracam się w ogóle od tego, co mi nie pasuje, staram się zobaczyć pozytywne rzeczy, albo jeżeli mi coś faktycznie nie pasuje, to zamiast tego, żeby narzekać, marudzić czy plotkować, zamieniam to na konstruktywne rzeczy. Okej, no tak jest. To co ja teraz mogę z tym zrobić? Jest strasznie gorąco, ja teraz nagrywam. To co ja teraz mogę zrobić? No dobra, zamienić gabinety, przejść do innego pokoju, nagrywać w gabinecie męża, żeby było mi wygodnie. Mogę siedzieć i marudzić, że jest gorąco, nie mogę nagrywać i jakie to jest okropne lato, a mogę zacząć działać. To jest ta różnica. Zauważyć trzeba również to, że jeżeli z czegoś jest się niezadowolonym, żeby mówić to do obiekta, z którym jesteś, z którego jesteś niezadowolony, żeby nie narzekać na partnera swoim znajomym, koleżankom, przyjaciółkom i tak dalej, tylko no z partnera jesteś niezadowolony, czyli z partnerem porozmawiać. Tak jak już mówiłam, nie narzekać rodzinie, mężowi, przyjaciołom na swojego szefa, tylko pójść do szefa i wyjaśnić sytuację. Problem pojawia się wtedy, kiedy narzekacz nie jest gotowy na zmianę swojego życia i po prostu chce ponarzekać, po prostu chce podkraść Twoją energię. I tak jak już mówiłam na początku, że to, na czym skupiasz uwagę, to w Twoim życiu rośnie. Tego jest coraz więcej, coraz więcej. I dlatego osoby, które dużo narzekają, dlatego też jest takie powiedzenie, że nieszczęścia, jak to jest, nieszczęścia chodzą parami, że okej, ja narzekam, z jednej sfery jestem zadowolona, z drugiej, z trzeciej i potem coraz więcej i po prostu sypie się wszystko naraz, dlatego że codziennie mamy 12 tysięcy myśli w głowie. Badania wykazują, że ponad 80% tych myśli negatywne myśli i naszym zadaniem będzie skupiać się na tym, żeby, okej, ja mam na ręce coś dziwnego, ja nie noszę tego na co dzień, okej, ja umawiam się ze sobą, że ja teraz będę mówiła tylko i wyłącznie konstruktywne rzeczy, jeżeli ja będę, tak jak już powiedziałam, z czegoś niezadowolona, to żeby rozróżniać, że to nie jest narzekanie i marudzenie, tylko że to jest wyrażenie swojego zdania. Jeżeli na przykład dziecko zrobiło coś nie tak, no to ja nie mówię do męża, że Jezu, jestem tak zmęczona, ona tak się źle zachowuje. To jest narzekanie. Tylko mówię, nie odpowiada mi takie zachowanie, co możemy z tym zrobić. Ten sam temat, to samo wyzwanie, tylko dwie różne rzeczy. W pierwszym Twój umysł jest skierowany na rozwiązanie. To, co ja mogę zrobić, żeby rzeczywistość zmienić. W drugim umysł jest nakierowany na to, żeby poszukać dla siebie takiej uwagi, takiego, wiecie, poklepania po ramieniu, że okej, jesteś tak biedna, jest Ci tak ciężko i coraz jest gorzej i tak dalej, żeby jeszcze więcej tych rzeczy na siebie ściągnąć. I teraz jak zauważasz, tak jeszcze trzy zasady. Zauważasz, że narzekasz, pierwsze co robisz, zdejmujesz bransoletkę. Dlatego specjalnie założyłam na lewą rękę, bo zazwyczaj noszę na prawej, żeby zacząć od tej ręki, na której Wam jest niewygodnie, żebyście pamiętali o tym. Zakładasz na inną rękę i zaczynasz odliczanie od nowa. To jest zasada pierwsza. Nie oszukujesz, nie udajesz, że okej, dobra, nic się nie stało, ja dzisiaj mam przerwę, jutro zacznę, albo dzisiaj robię sobie wolny. Nie, to jest oszukiwanie. Okej, zakładam na nową rękę i zaczynam od początku. Druga rzecz. Za każdym razem, jak ja zauważę, że ja narzekam, to, no tak jak już powiedziałam, przestawiam na nową rękę, zmieniam bransoletkę na nową rękę, zaczynam odliczania od początku i celem jest dojść bez dzielenia, bez przerywania, bez sumowania od 1 do 21 dni, nie przerywając eksperymentu. Zobaczysz, tak jak już mówiłam, to jest moment, w którym Ci w głowie coś klika, w którym zaczynasz widzieć, Boże, zaczęło w moim życiu pojawiać się więcej rozwiązań, pojawiać się więcej możliwości. Jestem bardziej szczęśliwa. Jak zaczynasz plotkować, to też jest bardzo ważna rzecz. Nie wierzę, że nie plotkujesz, ale w Twoim otoczeniu są osoby, które sobie pozwalają na plotkowanie. I co tutaj robimy? Osoba plotkująca to jest osoba, która chce za czyjś koszt, czyli czyimś kosztem, zazwyczaj kosztem osoby, której nie ma,
poczuć się lepiej, podnieść poziom swojej własnej wartości. Dziwnie to może brzmieć, no ale jak wsłucha się w te same słowa, kiedy nawet ty o kimś mówisz negatywnie, że ta osoba robi to, to i tamto źle, ale ja tak nie robię. Czyli ja za czyjś koszt, za koszt tej osoby chcę się poczuć lepiej. I jak w twoim otoczeniu znajduje się osoba, która plotkuje, to wtedy robisz taką bardzo ważną rzecz. Przekierowujesz uwagę plotkującej osoby na nią samą. Załóżmy, nie ma Kasi, jest Ola i Ola mówi, że załóżmy Kasia, to po prostu jest taka wariatka, ma jakiegoś bzika na punkcie tych swoich dzieci, w ogóle nigdzie już nie wychodzi i tak dalej. I że nie może z siebie opanować, zawsze cały czas krzyczy, jest taka zdenerwowana. To twoim celem jest wtedy odsunąć Kasię i przekierować uwagę na Olę, czyli powiedzieć jej, ja doceniam w tobie to, na co ona plotkuje, na co ona narzeka, tylko żeby nie zdradzać jej, co ty robisz, tylko powiedzieć, ja to w ogóle podziwiam, jaka ty jesteś opanowana, jaka ty jesteś ogarnięta i mimo tego, że masz czwórkę dzieci, masz czas na siebie, masz czas wychodzić, masz czas się spotykać. Odciąć Kasię, odsunąć, przekierować się tutaj na Olę i pochwalić, docenić. Osoba, która narzeka, ona zazwyczaj potrzebuje docenienia, ona potrzebuje uwagi, ona potrzebuje tego, na co narzeka u innej osoby, na co pokazuje, że zobacz, ona ma źle, a ja mam lepiej, to twoim zadaniem jest wtedy powiedzieć jej, no tak, tak, ja to podziwiam, jesteś super, czyli skupić jej uwagę na niej samej, dać jej to, czego ona potrzebuje, żeby odciąć ten przepływ negatywnej energii, w której mimochodem, mimowoli się znalazłeś, a znalazłeś się tam dlatego, że gdzieś sam i sama plotkujesz i narzekasz, bo to formuje twoje otoczenie. Tak jak już mówiłam, to co wychodzi z twoich ust, to jest twoja rzeczywistość. I żeby w twoim życiu narzekaczy i marudziarzy i plotkarzy było mniej, to twoim zadaniem jest zacząć od samego siebie. Zminimalizować to w swoim życiu. Ostatnia bardzo ważna zasada to zawsze pamiętać, jaki jest dzisiaj dzień. Jeżeli, ja nie wiem, czy jest 19, czy 9, czy 11, jakiś tam jest, ok, zdejmuję, znowu zakładam na inną rękę i zaczynam eksperyment od początku, bo to znaczy, że ja nie traktuję tego na serio, ja nie traktuję tego poważnie. Jeżeli ja codziennie wstaję z myślą, ok, dzisiaj jest trzeci dzień, dobra, trzy dni, ja byłam skupiona tylko i wyłącznie albo na rozwiązaniach, albo na tym, co dobrego jest w moim życiu. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest wymagające, że to jest, nawet mogę powiedzieć, trudne zadania przed nami, bo będę robiła to razem z wami od dnia dzisiejszego. Natomiast ja wierzę, ogromnie wierzę w to, że społeczność, która to ogląda, że to wideo jest tutaj trafiło do ciebie nie z przypadku, nie z nieba, nie z kosmosu. Jesteś silną osobą, potrzebujesz to, potrzebujesz tego eksperymentu w tej chwili i ja wierzę całym sercem, że dasz radę. Twoim zadaniem będzie codziennie pisać w komentarzu, jaki masz dzień i uwaga, bardzo ważne, jeżeli ci dzisiaj nie poszło, to również to napisz. Ok, dobre, mi dzisiaj nie poszło, zaczynam od początku. Będziesz miał takie i miała takie społeczne zobowiązanie, że tak, ja wytrwam, tak, ja dojdę do końca, tak, ja chcę zrobić ten eksperyment, bo to zaledwie 3 tygodnie. I za 3 tygodnie, tak jakby ci ktoś powiedział, że słuchaj, za 3 tygodnie jedziesz na mega wypasione wakacje, na wakacje życia. Wyobraź sobie tylko 3 tygodnie, ale musisz zrobić tą jedną rzecz. To czy zrobisz? Na pewno zrobisz. I wierzę w to, że wytrwasz. Ważna rzecz, jak zauważasz, że okej, ponarzekałeś, pomarudziłeś, że jest wszystko nie tak, wszystko źle i w ogóle ten eksperyment jest w ogóle jakiś z jednego miejsca i nie chcesz go robić. Okej, zdejmujesz bransoletkę, przekładasz na inną rękę i wtedy ważne jest, jak zauważyłeś, że były negatywne myśli w mojej głowie, to co ja teraz mogę zrobić? To ja teraz mogę przez chwilę skupić się na tym, czego ja chcę. Nie po prostu powiedzieć w głowie, a to ja chciałbym więcej zarabiać, no bo to jest taka sobie po prostu zachcianka. Twoim celem jest pobyć przez chwilę w swoim marzeniu. Czego ja teraz potrzebuję? Dobre, ja idę w tym kierunku, ja widzę, że tutaj jest dziura, tutaj w ogóle jest ogromne błoto, ja muszę gdzieś go obejść i tak dalej, to będzie dłużej trwało, ale ja widzę, że idę tam, ja się skupiam na tym. Takie skupianie się na twoich celach, na twoich marzeniach robimy na kursie Odważ się marzyć. Teraz jest Odważ się marzyć 2.0, czyli upgrade ogromnej, przepotężnej, zebranej przez 2 lata waszych wniosków, refleksji, to jest wpakowane w nową wiedzę. W 2 darmowych modułach dostaniecie tak ogromną pigułkę wiedzy,
tak ogromną już transformację, zmianę waszego myślenia, że nie ma czegoś takiego za darmo na rynku, więc waszym zadaniem, tych wszystkich, kto jeszcze nie był, koniecznie, link znajdziecie w opisie, zapisujecie się na Odważ się marzyć, na te pierwsze dwa darmowe moduły, tam rozpisujecie to swoje marzenie. I wtedy jak zauważysz, że okej, przyszło mi do głowy, że ponarzekałam się, zasmuciłam, dobra, to Iwanka mówiła, że teraz muszę pomyśleć o swoim celu, o swoim marzeniu, w którym kierunku idę, nie że okej, chcę więcej zarabiać, tylko dotknąć to marzenie, zobaczyć to marzenie, tak jak to będziemy robić na Odważ się marzyć, w tym drugim module, dlatego tak jak już powiedziałam, czegoś takiego nie ma na rynku za darmo, wy to będziecie mieli za darmo w pierwszych dwóch darmowych modułach, koniecznie zapisujecie się, koniecznie oglądacie, koniecznie rozpisujecie to swoje marzenia i przeprowadzacie ten eksperyment. I w momencie, kiedy, okej, ponarzekałam, dobre, przekładam, jestem odpowiedzialna, przykładam bransoletkę na drugą rękę, mimo że mi się nie chce, mimo że Jezus Maria, to był 19 dzień, takie też może być, wracam od początku, nie robię sobie wtedy żadnych pauz, nie oszukuję, tak jak mówiłam, wtedy na chwilę robię sobie taką pauzę, wyobrażam to swoje marzenie, to, które rozpiszesz w drugim module Odważ się marzyć, okej, wiem, że idę tam, wiem, że tutaj, no, droga zamknięta, muszę się cofnąć, tak, muszę ponownie to zacząć, dlatego że, tak jak już powiedziałam, to, co wychodzi z Twoich ust, formuje Twoją rzeczywistość. I nad tym będziemy przez te 21 dni pracować. Podejrzewam, że to będzie więcej. Ja również będę pisała w komentarzu, jaki jest u mnie dzień. Ja wierzę, ogromnie wierzę, że dacie radę. Wątpię, że będzie osoba, która przez 21 dni od początku do końca uda się jej to. Uwaga, nie zwracamy uwagi na negatywne myśli, bo tak jak już mówiłam, tych myśli mamy w ciągu dnia 12 tysięcy, 80% jest z nich negatywnych. My skupiamy się tylko i wyłącznie nad tym, co wychodzi z naszych ust, a nie nad tym, co jest w naszej głowie. Słuchajcie, tak jak już powiedziałam, nie wierzę, że będzie chociaż jedna osoba, której uda się od początku do końca bez narzekania, ale uwaga, zdaję sobie sprawę, że tutaj uczniowie przerosli mistrza, więc zaskoczcie mnie. Widzimy się z Wami na Odważ się marzyć i niech się dzieje.